kochani, to będzie chyba pierwszy wywiad taki o waszej historii. Kiedy to się zaczęło? Kto jest ojcem albo matką tego biznesu? No, tak się składa, że ja. Po pracy jako konstruktor okazało się, że nie da się tego kontynuować. Zacząłem szukać najpierw w branży konstrukcyjnej, ale to były czasy, gdzie brak kapitału nie pozwalał na rozwinięcie się w tej dziedzinie, w której pracowałem. To było akurat lotnictwo. I cóż, trzeba było czegoś zacząć. I po różnych próbach właściwie do tej branży trafiłem przypadkiem. Ale czekaj, jakich próbach? Bo nic się nie dzieje bez powodu, więc te próby są niezbędne. Jakie próby? No, pierwsze próby to były takie, że miałem portfel zamówień na 40 balonów na ogrzane powietrze. Konstrukcja gotowa, oblatana i wszystko było różowo. Z wyjątkiem tego, że to były czasy, gdzie każdy oczekiwał zwrotu z kapitału zainwestowanego w ciągu 2 tygodni, maksimum miesiąc, a nie rok czy półtora, prawda? W związku z tym próby znalezienia kapitału się nie powiodły, wtedy kredyty bankowe nie istniały. W związku z tym, no cóż, trzeba było coś robić. Który to był rok? To był rok, to był jakiś 80 chyba 8, jak się zwolniłem z pracy i potem szukałem właśnie albo sponsora jakiegoś, czyli kogoś, kto by zainwestował w to. No nie udało się znaleźć. Potem przez chwilę działałem tak w różnych, no głównie to była tam trochę działalność reklamowa, ale tam też tak się złożyło, że ktoś mnie tam oszukał, powiedzmy, i trzeba było szukać dalej. I w końcu za jakieś tam ostatnie pieniądze, które miałem, kupiłem paczkę najtańszych możliwych długopisów, znaczy karton długopisów. Pamiętasz markę? Tak, to była marka włoska Walker. Kupiłem te 1000 długopisów. No i co trzeba było robić? Wsiadałem w Trabanta, rozwoziłem to. Czyli pierwszy samochód to Trabant? Tak, pierwszy samochód. Konstruktorskie, tak, bardzo poważne. Za tak zwane wnioski racjonalizatorskie i inne dorobiłem się używanego Trabanta. Na tyle wtedy stać było inżyniera. A ty, Aniu, wtedy co robiłaś? Ja wtedy pracowałam w sanepidzie żoliborskim, żeby mieć bardzo blisko do domu i zajmowałam się dziećmi oczywiście po pracy. Wygodne godziny pracy i można było wtedy połączyć. Mąż zajmował się właściwie całe dnie biznesem, a ja domem i dziećmi. Oprócz tego, że pracowałam 8 godzin, tak. No okej, okay. A kiedy dołączyłaś? Dołączyłam w roku 96. Czyli dosyć szybko, tak dosyć naprawdę. Szybko, ale wtedy jeszcze byliśmy firmą mobilną, niestacjonarną. Jeździliśmy pierwszym dostawczym samochodem marki Żuk. We dwoje? Czy już był jakiś skład? Nie, we dwoje. I magazyn w bardzo dziwnym miejscu pod naszym blokiem, gdzie mieszkaliśmy. I no, dawaliśmy radę, tak. W końcu ja zasiadłam przy telefonie, zaczęłam... Czyli byłaś handlowcem? Tak, oczywiście. I klientów, których już Bogdan miał, obdzwaniałam i dostawców, także po trochu wchodziłam w to małymi kroczkami, ale Bogdan głównie. No to pytanie, pamiętacie swojego pierwszego takiego znaczącego klienta? To znaczy, ja w ogóle zacząłem od tego, że w zasadzie zacząłem prowadzić dystrybucję niewielkich polskich producentów i można powiedzieć, że wdrażałem ich na rynek. No i tam jeden to był pan Racięcki, firma Koliber, zresztą człowiek, który pierwsze flamastry w Polsce stworzył jeszcze kiedyś dla firmy Inco, potem pracował w czymś, co się teraz nazywa ST Majewski. A potem założył własną działalność i tworzył tusze do stempli i flamastry, które dystrybuowałem właśnie do wszystkich okolicznych hurtowni. Ale przede wszystkim głównym klientem były Helkry. Nomen. Jesteś... Pan Mirek Panaczyk. Tak, byliśmy ich dostawcą. Zaopatrywaliśmy większość hurtowni, których wtedy było dużo, dużo więcej, bo w samej Warszawie i okolicy było około 50 hurtowni. Jakie były, takie były, ale było ich tyle.
I cóż, no i poza tym no mieliśmy takiego klienta, który kiedyś był bardzo znaczący, to były wydawnictwa akcydensowe, które tak naprawdę wtedy pełniły funkcję takiego największego biuroserwisu na terenie Warszawy. I nie tylko, bo miały oddziały w różnych miastach Polski. No dobrze, Ania dołączyła po kilku latach, a dzieciaki? Piotr, jak skończył liceum, przyszedł do nas od razu do pracy. Chciał? Chyba chciał, bo on czuł też tego Brusa Borusu już i widział, jak ten nasz biznes się rozwija. Biznes jeszcze był bardzo mini. I stał się naszym pierwszym handlowcem. Tak? Pierwszym importującym do nas też towar, bo znał dobrze języki, skończył SGH, więc dawał radę. No drugi oczywiście, Marek, też po studiach dopiero dołączył i w zasadzie obaj zaczynali od pracy takiej... od podstaw. Od podstaw magazynowej, techniczne naprawy jakieś, tak? Także wiedzą, na czym życie polega i co jest ważne w firmie. I, ponieważ no, też ich uczyliśmy, żeby to pracą się jednak wykazywali, a nie tylko fantastycznym życiem po godzinach. Ale to... nie korciło ich, żeby iść swoją drogą? To znaczy tak, Marek w pewnym momencie, jak kończył studia, to nawet miał takie propozycje dosyć ciekawe, pracy takiej już trochę naukowej. Natomiast on sam doszedł do wniosku, mówi, wiesz, tata, ci naukowcy to właśnie wszędzie na świecie to kiepsko zarabiają. To chyba nie chce. Czyli u was lepiej zarabiał? Znaczy, ja wiem. Miał możliwości. Miał możliwości i chciał je wykorzystać po prostu. No to pytanie chyba każdej osobie zadaję, jak rozmawiam o historii. Taki najfajniejszy moment w historii firmy. Długa to była, troszeczkę burzliwa historia, natomiast ja wiem, co było najfajniejsze. Najfajniej było, jak w końcu rozpocząłem takie pełne delegowanie swoich zadań, tak, dlatego że doszło do tego, że pracowałem, jak ktoś mówi, od godziny 7 do 25. Dzień w dzień i w pewnym momencie powiedziałem, wystarczy i trzeba pozwolić pracownikom się wykazać. Ale dawno to temu było? W miarę szybko podjęłaś taką decyzję? Znaczy, trochę za późno bym powiedział. Trochę za późno, natomiast okazało się, że w momencie, kiedy delegowałem te swoje zadania do wykonania, nagle firma ruszyła do przodu w sposób zadziwiający. To się wiąże też z tym, że jakby odblokowałem emocjonalnie pewne rzeczy, czyli wyszedłem z trybu, a jak ja tego nie zrobię, to przecież świat się zawali. Albo to, nikt tego tak dobrze nie zrobi. I po prostu stwierdziłem, no to musi tak działać. Prawda? Czyli to jest taka trochę porada dla właścicieli takich firm, żeby jednak dać szansę młodszemu pokoleniu na świeży. A także pracownikom, dlatego że bardzo często właściciele, no umówmy się, ten polski biznes jest dosyć młody, powiedzmy, i bardzo wielu ludzi nie potrafi puścić z rąk, bo myśli, że nie wiem, pracownik zrobi gorzej. Tylko pytanie, czy na tym polega multiplikacja biznesu, czy ja sam jedną osobą jestem w stanie zrobić wszystko? Na pewno nie. Dlatego trzeba tutaj odpuścić to. Aniu, a najgorszy moment? To było dość dawno temu, jak żeśmy się trochę rozdrobnili i to nie była dobra decyzja, bo jak mieliśmy oddział na pracę na ulicy Bazyliańskiej, to jeszcze nam przyszedł do głowy taki pomysł, żeby zrobić drugi oddział na Woli i tam delegować pracowników. Nie da się być jednocześnie w dwóch miejscach i dwóch miejsc przypilnować. W związku z czym bardzo bolesny był powrót do tego, że staliśmy się z powrotem jednym organizmem i no, różne z tego tytułu, głównie finansowe obciążenia nas wtedy nieźle dopadły. No, w tym momencie trzeba zawsze wyciągać jakiś pożytek z tego, bo poszliśmy do większego lokalu, w którym jesteśmy te 21 lat w tej chwili i to nam dało dużą możliwość szybszego i większego rozwoju, chociaż on już jest dla nas za mały w tej chwili. Abro kończy teraz ile lat? 34 w tym roku.
i jak się plasujecie na rynku? Dumni jesteście ze swojego dziecka biznesowego? Znaczy ja powiem tak, że to może zabrzmi dziwnie, ale nie interesuje mnie moje miejsce na rynku. Oczywiście nie to, żebym się w jakiś sposób nie odnosił do rynku, bo muszę obserwować cały rynek. Jestem fragmentem tego rynku i w związku z tym w jakiś sposób obserwuję. Natomiast nie traktuję tego jako wyścig. Wychodzę z założenia, że to, co robimy, musimy robić tak, żebyśmy mieli klientów, musimy robić to dobrze i cały czas doskonalimy procedury wszelkie w firmie, żeby wszystkie te tak zwane wąskie gardła, jak to się mówi, usuwać i być na tyle dobrym i skutecznym, żeby to, co robimy w tej chwili, czyli tak naprawdę to słowo hurtownia, to już tak się robi takie nieadekwatne do dzisiejszych czasów. Tak naprawdę jesteśmy integratorem dostaw. Czyli nie tylko kupują od nas sklepy, małe sklepy, ale kupują sieci sklepów, organizmy czasem większe od nas, natomiast oni też nie mogą sobie pozwolić, żeby na przykład zaopatrywać się u 50 dostawców, bo wtedy koszt tej obsługi przewyższa możliwości, tym bardziej, że siedzimy w branży, która jest generalnie niskocenowa, a zatem jest może mniej atrakcyjna finansowo. I w tym momencie taki element jak właśnie integrator dostaw, ktoś, kto scala ilość tam dostawców na odbiorcy, no jest atrakcyjną formą. I tylko jest kwestia tego, żeby to robić dobrze. Bo teraz już czasy są wymagające, czyli nie można byle jak czegoś zrobić. No ja wam mogę zdradzić, że klienci przede wszystkim jak mówią o firmie Abro, to mówią, że to jest bardzo ciepła, rodzinna atmosfera. Czy wy to czujecie? Czy rzeczywiście te relacje to jest to, co jest takim waszą, może nie misją, ale takim wyznacznikiem działań na rynku? Myślę, że może trochę nieskromnie powiemy, ale my też to słyszymy i my się bardzo cieszymy z takiej opinii i dziękujemy klientom za taką ocenę. No staramy się być sobą, staramy się zachowywać wobec klientów fajnie, ale nas to też bardzo cieszy, że nas czasem powierzają nam jakieś swoje tajemnice, że jesteśmy z nimi w trudnych momentach i fajnych i szczęśliwych momentach. Także to po prostu jest życie i myślę, że Polska jest takim rynkiem i ponieważ spotykamy się z dostawcami i ich, że tak powiem, firmami, matkami, bo w Warszawie często bywają ich ci właściciele w zasadzie, oni zupełnie inaczej działają. My działamy na relacjach, tak? Także to jest dla nas bardzo ważne. Tak? Bardzo wychodzimy z założenia, że biznes biznesem, prowadzenie biznesu, jak wiadomo, nie jest bajką bardzo ładną, taką i miłą zawsze, natomiast chcemy, żeby ci ludzie, z którymi współpracujemy, żeby jednak była jakaś relacja, żeby to nie był tylko przyszedł, kupił, zapłacił, wyszedł, prawda? Staramy się utrzymywać relacje i to nawet nie chodzi o to, żeby to była taka relacja czysto biznesowa, ale żeby ci ludzie, którzy często nie mają czasu na prywatne życie, żeby mieli takiego troszeczkę substytutu tej atmosfery tych dawnych czasów, gdzie ludzie żyli razem, a nie face to face z telewizorem czy smartfonem. Ponieważ my sami bardzo dużo czasu spędzamy w firmie i wiemy, że klienci nasi też często tak mają, więc my też to szanujemy i staramy się po prostu być dla nich no, bardzo mili. To nie jest w ogóle nic na siłę, tak nam po prostu to wychodzi. No, no nie można tego udawać. Nie, to się nie da, a jednocześnie no, też bardzo dużo serca i pracy wkładamy w firmę, także to tak można powiedzieć, jest nasze dziecko. Tak. Spotykamy się na początku 2024 roku. Czego mogę wam życzyć? No, rok będzie raczej burzliwy, więc żebyśmy przepłynęli przez ten rok w jak najspokojniejszych wodach. Na fali. I żeby on nie był jak w tym przekleństwie chińskim
ciekawym rokiem, bo oni tak po prostu uważają, że ciekawy rok to nie jest fajny rok, a tak się troszkę zapowiada. No, mamy nadzieję, że też pewne ruchy, które wykonujemy w firmie, bo jednak trzeba bardzo szybko reagować na to, co się dzieje wokół, nie tylko na rynku, ale i w całej tej okolicy biznesowej naszej, to da efekty. No, to wymaga cały czas skupienia i orientacji w tym, co się dzieje, ale tu mamy głowę, która potrafi analizę przeprowadzić, jak to może być w przyszłości. Ale jak widać po dzisiejszym dniu i targach, to chyba przynosi efekty, bo też nie spodziewaliśmy się tak fajnej imprezy, tak jednej z pierwszych. Tak. I bardzo dziękujemy klientom za to, że cały czas nam ufają i przyjeżdżają i bardzo się z tego cieszymy. No to ja życzę wiatru w żagle w tym i w każdym kolejnym roku. Bardzo dziękujemy i zapraszamy też często w odwiedziny i chętnie się podziwiamy. Mamy takie wewnętrzne powiedzenie, że my zawsze spadamy jak kot na cztery łapy.